Siemanko, witamy w nowym materiale. Dziś piątek, przed południem. W niedzielę mamy zawody w Broczynie. Mój samochód, można powiedzieć, że jest ogarnięty. Olej zmieniłem sobie, jak byłem w tamtym tygodniu. A w Serixie właśnie zrobiliśmy płukaneczkę. Stary olej został spuszczony. Teraz nalewamy świeżego. 5W50 Valvoline. Nie lejemy jakiegoś super oleju do Cerixa, ponieważ on trochę bierze. To sobie wyciągniemy. Cerix trochę bierze, także lejemy Valvo. To też świetny olej do mnie. Silnik po generalnym remoncie nie bierze nic. Także nalaliśmy AmiS Oil. Taki amerykański olej. Dobra, to muszę z tamtej chyba strony iść, żeby mi było na rękę. Korek jest na środku, także dziękuję. No, tylko tu mi bardziej na rękę jest, nie? I tak pewnie rozleję, ale to... Traf. Jeszcze do przodu, do przodu. O, nie tak źle. Bańkę mamy czwórkę. Nalewamy tą bańkę całą i drugą czwóreczkę wziąłem też. Trzeba, jak się jedzie na zawody, to mieć dużo zapasu, bo w razie by się coś tam poluzowało. Jakaś podkładka tam pod... bo mamy pod filtrem, Rafał, podkładkę, nie? Tak, no to jest niby oryginalna, nie? Niby oryginalna, ale tam mamy wpięte czujniki, tak? Nie, czujniki to są wpięte... A nie, czujniki w korek. Czujniki są... w korek jest temperatury, a tak to od czujnika ciśnienia tam jest trójnik. A, trójnik, no i nieraz lubi tam lecieć, nie? Już nie pamiętam, kurde, jak to było zrobione. U mnie kiedyś mieliśmy też problem, nie? Przed hamownią. Pamiętasz, leciał olej? Też leciało, no. To z czego? Też z podkładki? Z tego trójnika właśnie leciało. Aha. Bo ja miałem mieć wyjście na zegary. Tak, tak. Ale w końcu żeśmy z tego zrezygnowali. Bo u mnie w wolnym ssaku to nie... no mogłoby być, ale... Jeszcze te zegary i tak nie działały. Jo, jakby działały dobrze, to by się mogło być, ale... A poza tym one się spaliły od razu, nie? No. Także... spaliły się, także... trudno. Tu nam wejdzie więcej oleju niż seria? Troszkę więcej, z setka może, nie? Generalnie no teraz te 4 litry trzeba odpalić, nie? W kaserię wchodzi tak 4,7. Piątka to do PE wchodziła chyba. No, no to jak piątkę nalejesz, to masz tak na bagnecie max. Na ćwiartkę generalnie moglibyśmy nalać 5W30 olej. I też ze spokojem na pewno by było dobrze. Aczkolwiek, no... to jest samochód sportowy, jak gdzieś by... się chciało go trochę dłużej przycisnąć, czy zrobić dwa przejazdy pod rząd, nie? To lepiej, żeby ten olej był trochę gęstszy. Tak, a zwłaszcza jak będziemy teraz mieli kuciznę, to będzie trzeba ją długo nagrzać. Tak, to musi być gęsty olej tam. Wiadomo, że na tym rzadszym by były troszkę mniejsze opory i generalnie Savchen, Piotr Savchenkow, najmocniejszym Civicu, w sumie najmocniejszej Hondzie w Polsce, 1103 konie pokazał najlepszy wykres. To mi mówił, że na 0W20 chyba nawet jeżdżą. Także to jest rzadki olej i tam na ćwiartkę nie zdąży się zagrzać, nie? Ale my wolimy, kurde, z 5W50 to jest zapasem. Nic się nigdy nam nie stało na tym oleju, lepiej 5 koni mniej, a żeby jeździł. Tak jest. Tak samo tutaj można by spokojnie barmu załadować do ładowania i kaseria powinna przyjąć te 400 koni, ale mamy 0,7 i już trzeci sezon, nie? I nic się nie stało z motorem. Dobra, próbujemy odpalić. Zobaczymy. Napompował? Mhm. Nafta. No, ale strzał był. Albo nie mówiliśmy, ale mieliśmy tłoki zalane naftą na noc. Tak, no w sumie 24 godziny, bo to wczoraj rano zalałem. Aha. Pewnie gdzieś tam jeszcze zostało. No, żeby się przepłukał. No mi wtedy, jak próbowałem odpalić, jeszcze mocniej strzelił. No i nie było na materiałach, to już Rafał zamontował, mamy od Andrzeja Majszyka, pozdrawiamy serdecznie Andrzeja, jego stara klapa, bo Andrzej teraz ma cały Celixa zrobionego z konstrukcji, a stara klapa z laminatu, na tej
klapie mamy zysku 17 kg. Oryginalna klapa 22,9, a ta 5,9. Ale bez tego, dołożyliśmy ten spoilerek. Lotka jednak... kilogram 70. No, nie ważyła za... Znaczy no, w sensie... Sporo waży. Sporo waży, ale no wyglądowo dużo, dużo, dużo lepiej, nie? To ty, Rafał, może jeszcze powiedz... Czekaj. Rafał wam wytłumaczy, mnie nie było, ale Rafał robił cały czas przy Ceriksie. Co jeszcze zrobiłeś? Bo mieliśmy z tyłu chłodzenie. Tak, chłodnicę tą z tyłu wyrzuciliśmy. I ta, co jest z przodu, spokojnie teraz ogarnia. A czekaj, może opowiemy w sumie. To można zgasić go? Niech co chodzi. Niech chodzi? To może ten. Przejdziemy tutaj trochę do tyłu bardziej. Bo będzie głośno. Także wyrzuciliśmy chłodnicę. Została tylko ta z przodu. Na samych tych rurkach i wężach, opaskach szło, zeszło 15 kg. Z tego jeszcze zejdzie pewnie z, no, 5 litrów mniej płynu wchodzi. No to już jeszcze 5 kg trzeba doliczyć. No to 20 kg. 20 kg. Plus do tego pompy nie ważyliśmy. Ona też podejrzewam, że z 1,5 kg waży. I jeszcze czegoś też tam nie zważyliśmy. No to liczmy, powiedzmy, no 22 kilo, tak. Tutaj mamy 17, to mamy ile? 39, tak? Tak, no i z hamulcy. I z, bo Rafał z tyłu, bo ten samochód początkowo nie robiliśmy go w sumie tak jak i mój, na 1/4 i z tyłu tutaj były dwa zaciski na hydrołapę, a teraz te dwa zaciski wyleciały. Tak, i jest hamulec tylko z przodu, jeszcze do tego mniejszy, żebyśmy mogli założyć te 13. Tak. No i daje radę. Daje radę. Dobrze. Znaczy, wiesz, jakbyś go 3 razy z 200 schamował. Tak, no to delikatnie trzeba. Zagotował, ale tak na ćwiartkę tam na lotnisku mamy pewnie, bardzo dużo miejsca. Spokojnie wyhamuje. A tarcza, która się kręci, im jest lżejsza i koło w ogóle samo, im jest lżejsze po prostu, no to masa wirująca, nie wprowadzasz dużej masy, no w sensie, że nie kręci się ten i tak. No wiadomo, każdy rozumie, o co chodzi, że. Tak, że no i samochód tym, ma się napędzić. No, to na tym 32 kilo. No to mamy 39 plus 32, to ile mamy? 71 kilo. Jeszcze zdejmiemy wtedy sobie fotel, nie? Wyjmiemy fotel. I pasy, te od pasażera. No to też, też dojdzie z, pewnie z... Fotel z 10 waży? Może ważyć. Może nie. No nie jest taki ciężki. Nie jest taki ciężki. No dobra, ale to liczmy, że 80 kilo odchudziliśmy. To już jest sporo, nie? Sporo, no. No i co, nie mówimy? Bo ty, Rafał, jeździsz na oponach typu semi-slick. Tak, to jest Federal 595. Fajna opona, klei dosyć dobrze. Tylko musi być dobrze rozgrzany. Na pewno, nie? Musi i być wtedy rozgrzany. Klei dobrze. Ale mamy jeszcze jeden patent. Ja miałem swoje stare slicki 8 cali. Tak. 8 cali tutaj są. I u mnie się nie sprawdzały w przednim napędzie, były troszkę za wąskie. Tu jeszcze do ogranicznika jest sporo. Gdzie ten ogranicznik tutaj mamy, to są z poprzedniego sezonu. Założyliśmy je na takie stalóweczki 7 cali, takie jak ja mam. I generalnie spróbujemy, pojedziesz najpierw na tych swoich, tak. A później te wrzucimy na przód. Tylko one nam się trochę różnią rozmiarem, tak? Tak, no i zaraz musimy zobaczyć, właśnie się przejechać, jak to się będzie zachowywać. Jak to się będzie zachowywać, czy nam napęd w ogóle wytrzyma. No jest sporo mniejsze to koło, nie? Tak. I ewentualnie taką samą wysokość, tylko 9-calowe. Ja mam teraz w swoim, to pojedziesz tym na tyle, 8 cali, a 9 cali na przód. To nawet w Stanach chyba takich szerokich nie zakładają, przy kilku tysiącach koni przy tamten. Raczej nie, ale no takie mamy, takie założymy. No. A, i jeszcze nie mówiliśmy, bo ściągamy procedurę. Teraz mamy ustawioną procedurę, tak? Tak. Na ile? 5,5? Więcej, tam jest chyba 6 z hakiem. To ten, to się musimy ją wykasować całkowicie i po prostu bierzemy się i spróbujemy wystartować z odcinki, nie? Na tych 4 slickach, albo chociaż na tych 2 na przedzie, jeśli się będzie dobrze jeździć i zobaczymy, czy napęd nam wytrzyma. To będzie taki mały test przed tym, jak włożymy tutaj silnik, który będzie generował no, na starcie 500, a później już docelowo chcemy tak 800. Powyżej 700, grubo, a nawet 800. Dobra, grzejemy, dolejemy oleju i spróbujemy się przejechać. Tak jest. Dobra, Rafał uzupełnia olej.
A ja dopompuję koła. Na 1 bar dopompujemy. Chwilę trzeba poczekać. Dobra. I musimy koła zmienić tam blisko asfaltu, bo te koła są bardzo wrażliwe, to trzeba się obchodzić jak z jajkiem, bo po takim tutaj, jak mamy na podwórku kamień, to nie można sobie jechać, bo po prostu szkoda tych kół. Felgi strasznie brudne, muszę je przetrzeć. No jeszcze 2 litry dolałem. No, tam wchodzi trochę w ten układ, nie? Bo chłodzenie turbiny, smarowanie, tak? Tak. Dobra. Może tutaj chyba też jest pochylony, trochę bardziej do tyłu chyba. Ale tak. Nawet jak tam dolejesz z pół litra za dużo, to nic mu nie będzie. A za mało to już tak. Dobra, jest to. Dobra, jest prawie max, to na razie starczy. Słuchajcie, może się okazać, że Rafał nie pojedzie na zawody, jak zaraz wyruszy. Płośka klęknie. Na razie to spokojnie. Nie, nie, na tych to myślę, że będzie z luz. Tylko one są niższe, tak? To tak napęd się zgra, jak to w ogóle będzie? No właśnie, to będziemy sprawdzać. No ty... Dobra, to co? Ten wąż z tyłu trzeba by ściągnąć. A ja biorę, no, można koła. Po nim przejechać, tylko to trzeba tutaj. Tak, koła, lewarek i próbujemy tam. A gdzie masz ten klucz? Tam w takim pojemniku. No nie mogę tego znaleźć, biegnij. Pokazywałem ci. Rafał pobiegł. O, sporo niższe jest. Ciekawe, jak to właśnie napęd. To przód będzie brał szybciej. Tak jak w Coniku u Zokera. Znaczy się tylko będzie pchał cały czas. O, to musisz powoli. Nie wiem. Jak co to przyniesiemy? A podnoś drugą stronę. Powoli. No.
No, włączyły się wentylatory, także to znaczy, że w Ceriksie już mamy dobrą temperaturę wody i oleju, bo tak mamy ustawione w komputerze. Także zobaczymy, co się będzie działo. No, Rafał wraca. Także awarii nie ma. Ciekawe, jakie są odczucia z jazdy. Może być tak, że nie jedzie mu się najlepiej. Będzie trzeba wtedy 4 sliki, ale płośki wytrzymały. No chyba się uśmiecha. Ja pierdzielę. Szatan, czekaj, bo zmuchnie ten karton. Ty, a powiedz... Skrzynia wyjazd, jasnie. Tak? No. Na wykończeniu już powoli. Nie, bo ten. Teraz, jak jadę na przykład sobie tak powoli, nie? Mhm. To słychać wszystko, nie? No dobra. A także powiedz, ale płośki całe, wróciłeś do domu? No, patrzcie, tam... ludzie śmiali, że nie wytrzyma. Co to tam jest, wiesz? Bo on ma jeszcze ale to... Ale powiem ci, że skleiło ładnie. No. I było... Bo on ma jeszcze tak, że wiesz, że pierwszy moment to jeszcze te koła zgubią trakcję i dopiero po chwili się tył dołączy. Dlatego nie ma tego, że jest stały. Od razu tak jak u mnie, nie? Że nie na jest, przykład u mnie wyrywa do przodu, nie? Czy jak inni mają od razu taki stały 4x4, to on od razu z 4 startuje, nie? U mnie jest ta chwila, gdzie myślę, że to właśnie zabezpieczy ten napęd, nie? No właśnie. Dobra, pięknie. To tyle. No, lepiej nie próbujemy. Lepiej nie próbujemy, lepiej żeby się coś zepsuło na zawodach, wtedy widzowie będą mieli co oglądać, nie? Jeszcze jedynie co, to byśmy mogli wykombinować, żeby mniejsze koła na tym załatwić jakieś. No ale chodzi o to, żeby te koła by też były trakcyjne. No. A te moje tamte Micheliny? A one szerokie są. To bez przesady. Kurde. A Mati nie ma jakichś 13-teczek? Wąskich? Zaraz zadzwonimy. Mati, jeśli oglądasz ten materiał, to radzę ci biec do garażu i szukać dla nas opon. I kół. Nie, Mati, członek trawi garaż, rozumie takie żarty. No. Także tego. Dobra. Bestia rwie do przodu. Ja postaram się trochę wydłużyć rękę, żeby nie z bliskiego kadru, bo niektórzy mieli pretensje o to. Także co? Bestia podaje. W następnym materiale dowiecie się, jak podaje mój brązowy. Nie? Bo to też trzeba sprawdzić, bo no, tak jest. Nie będę jechał 240 km do Broczyna, żeby się okazało, że po zjeździe z lawety coś nie działa. Dobra, zmieniamy koła z powrotem, wjeżdżamy na podwórko i mamy ogarnięcie.